kurwa. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. Tak, Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was w tym kolejnym bardzo ciekawym odcinku. Jak widzicie po tytule oraz po miniaturce, będzie to pierwszy odcinek. Nie, może się uda z tyłu nakręcić jakąś serię, bo będziemy sobie po prostu oglądali TikToki, będę reagował na te TikToki, będę mówił, czy coś tam z tych TikToków kojarzę, bo ogólnie zbytnio dużo czasu nie spędzam nad oglądaniem TikToków. Ale coś tam kojarzę, możecie wpaść również na mojego TikToka. Ja się chyba tam nazywam Kondi Podłoga, jakoś tak. Nie, gdzieś tutaj może dam wam taki napis. Jeśli będę widział, że dużo będzie lajków oraz wyświetleń pod tym filmikiem, to na pewno nagram kolejne TikToki. Nie, może powiedzmy tak, że każda jedna łapka w górę to jest jeden TikTok więcej w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że tak będzie git. Więc co, chyba już sobie lecimy ładnie. I też, czy chciałem coś wam jeszcze powiedzieć ogólnie? Aha, zostawcie łapkę w górę, będzie mi mega miło. Subskrypcję, dzwoneczek, wpadajcie na Twitcha, twitch.com/kondi, bo tam są codziennie streamy o godzinie 20. Tak, więc co, lecimy sobie. Czapa traper. W ogóle widzicie, patrzcie, jaki mam czyściutki parapet. Patrzcie. Nic, kurzu, nic nie ma. Więc lecimy sobie już do pierwszego TikToka. Ju. Jak widzicie, moi drodzy, pierwszy TikTok to jest o takiej Sarusi 55, plaża Stegno, coś. Lecimy, bo jest ciekawe, co to jest. Coś tam słyszałem o tym, nawet nagrałem odcinek, tylko ja tego mema tak ogólnie słyszałem, a jak to, z czego to tam wyszło, to teraz zobaczę sobie. Cześć, witam wszystkich, oto jestem w Stegnie. 2020 roku, drugi raz w Stegnie, relacja ze Stegny. Śledźcie moje filmiki, będzie... Może wejdę do wody, woda zimna, ale może wejdę pływać. Stegna. Czyli to niby ten cały mem, to wszystko się wzięło od tego. No w sensie, ja jakby dokładnie nie wiem, o co w tym chodzi, ale słyszałem, że to jest jakby taki mem. Babka widzę, że taka trochę niezadbana. Czy to jest jakieś tam mega śmieszne, to nie wiem, dajmy, że no tak kurwa... Nie wiem, czy to będę miał oceniać, czy co, ale czy taka sama reakcja, nie wiem, jak będę miał oceniać, to dajmy na to 5 na 10. Lecimy do następnego TikToka, jakby co, wszystkie TikToki, które tutaj dodaję, są to TikToki polajkowane tam przeze mnie, tylko że one nie są takie jakby, tak sobie wybierałem je losowo, więc dokładnie tam nie wiem, co dałem, ale to jeszcze zobaczymy, więc lecimy już. Więc lubisz rap, tak? Lubisz rap, mówisz, że lubisz rap. Ja powiem wam szczerze, że też lubię rap, tylko że kurwa nie Oliwki Brazil. Co to w ogóle jest, moi drodzy? Czy Oliwka Brazil robi rap, to dokładnie nie wiem, ale widziałem, że tam tu już później są naprawdę bardzo dobrzy raperzy, bo tu już na przykład nie Szpaku, nie? Oj, kurwa, gdzie tego? O, Kenny, tutaj kurde Eminem, tu jeszcze gdzieś chyba był Tako. Tu jeszcze jest Quebo. Całkiem nieźle, to taki TikTok ten nawiązujący do rapu, tu dajmy, nie, 7 na 10, lecimy do następnego. Zrobię najsłodsze kuiki. Rok, najsłodsze kuiki. Dobra, dobra. A słyszeliście kiedyś, jak ktoś robi Pikachu? Piku! Piku, piku! Pikachu! Zrobię... No, powiem wam, że te Pikachu to naprawdę bardzo fajne, a te kuiki, no to takie kurwa... Taka świnia afrykańska trochę, nie taka normalna, tylko taka no trochę inna. No więc tak powiem wam, że niezbyt fajne, dajmy temu no 5 na 10. Boxel porzucił afterki? Co to jest? Sprzedał udziały? Muszę to obejrzeć. Terek, sprzedałem udziały mojemu wspólnikowi, no i jakby zrezygnowałem ze stanowiska zarządcy w klubie afterek. Co proszę? Ale to jest tak ze wszystkim. To, co Boxdel zaczyna, każdy projekt, który Boxdel zaczyna, nigdy go nie dokańcza. Za każdym razem. W ogóle widzieliście o tym, że Boxdel ma 8 kanałów na YouTubie, coś koło tego. Kumacie to? I on praktycznie żadnego tego swojego projektu nie dokończył.
Więc to jest takie trochę słabe z jego strony. No ale ten klub Afterki to też takie trochę inna jest. Trochę tych tam swoich przedsięwzięć ma. No ale to wiecie, to trzeba liczyć siły na zamiary, a nie, że on po prostu zakłada to tam multum i później, że ktoś musi to przyjmować. Więc trochę słabe, no ale moim zdaniem, jak ma kasę, to niech inwestuje, może mu się to zwróci. Po pierwsze, by mieć klub, trzeba tam mieć cały czas. Druga rzecz, nie do końca mi się to opłacało. Trzecia rzecz, nie polecam inwestowania w kluby muzyczne. Nie poleca, bo kurwa, jak otworzyłeś klub na jakimś zadupiu, to co ty się człowieku dziwisz, chłopie? Jak powinieneś założyć ten klub, nie wiem kurwa, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, whatever, ale no gdzie jakimś kurwa na zadupiu jakim, no dobra, bądźmy poważni. 4 na 10, bo wkurzył mnie ten TikTok, naprawdę. Lecimy do następnego. Moim celem zawsze było skończyć szkołę i siedzieć na piździe. To był mój cel. Skończyć szkołę i siedzieć na piździe. No, to był kurwa cel Ronaldo. Skończyć szkołę i siedzieć na piździe. Wiecie o co chodzi? No to powiem wam, że ten TikTok bardzo, bardzo fajnie się rozpoczyna. Skończyć szkołę i siedzieć na piździe. Tylko dobrze, że tu jest kurwa, że tu już jest ten. Jak on się nazywa? Nie Rafał. A dobra, chuj z tym Rafoniksem. Tu uważam, że jest Ronaldo. Co to zawodówka bez zawodu i liceum bez matury? Oglądamy dalej to, bo to jest ciekawe. Albo iść do pracy. Takie dwie rzeczy. No i powiem ci, na koniec praktyk jest egzamin zawodowy, żeby dostać dyplom mechanika pojazdu. Dostać dyplom. No a co ty się kurwa Ronaldo dziwisz, że co, że idziesz do zawodówki i nic później nie masz kurwa? No wiadomo, że musisz coś tam zdać, żeby kurwa wiedzieli, że coś potrafisz, a nie, że nic nie robiłeś całe życie w tej zawodówce. Kurwa, ten Ronaldo czasami to powiem wam, że bezsensownie gada. Dobra, ja nie będę to do końca oglądał, bo ja tu widzę, że tu masz kurwa 1,5 minuty, więc to trochę by zajęło. Więc TikTok z Ronaldo dajmy 6, bo jednak to jest Ronaldo. Jakby był Messi, to by było więcej, ale dobra, lecimy do następnego. Jak tam chłopie? Stałeś już? Jak tam chłopie? Ja wstał. Chciałem matce deczko przy obiedzie pomóc. Ziemniaki byś obrał, a nie... Pyry byś obrał, a nie kurwa siedzisz przy komputerze i nagrywasz te głupie filmiki. No. Nie. A nie kurwa fryzurę ma jak Sebastian Lang. Ja pierdolę. Co to jest, moi drodzy? Idź do południa. Do południa, kurwa? No nie, teraz mnie kurde zbulwersował, naprawdę wam powiem. 0 na 10, nie masz szans. Lecimy do następnego. Ile trwał twój najdłuższy stosunek? O, stosunek Bukzela, co to będzie? Jestem ciekawy. 30 minut. Najdłuższy. Kurwa, no ja powiem, że jak ja mając tam, w swoim życiu miałem 10 dziewczyn, to powiem wam, że te pół godziny, no to w sumie jakby tak, kurwa, dużo to nie jest, tak wam szczerze powiem. Wiecie, jak to bywa. Słuchamy dalej, co tutaj Bukzel ma ciekawego nam do powiedzenia. Najdłuższy. Dobra. Około 30 minut. No jest, ja i tak. Normalnie stary ruam około 12 minut. Dobra. A, 12. No, kurwa, pół godziny brzmiało trochę lepiej, ale te 12 tak. Dajmy ten TikTok, niech ma 6 na 10. Niech będzie 6 na 10, tak wam powiem. Dobra. Lecimy do następnego. Tu już koniec? Ile trwa? Lecimy do następnego. Największy przypał po alkoholu. Ile trwa? Największy przypał po alkoholu. Zażygałam cały klub sen. Zażygałam cały klub. Ja tam usłyszałem psem czy snem? Może spała i zażygała. Chuj wie, co to się działo. Ja wam powiem teraz tak. Jak ja chodzę na imprezy, to ja praktycznie już nie żygam, naprawdę wam mówię. Kiedyś jak tam byłem troszeczkę młodszy, to zdarzało się, owszem, teraz nic. Naprawdę wam mówię, serio. To trzeba się z tą całą wódką i z tym całym alkoholem trochę obejść, żeby po prostu wiedziało się, ile twój organizm potrafi wypić. O, tak wam powiem. Słuchamy dalej. Najgorszy stos w twoim życiu. Z chłopakiem, który był młodszy od... Najgorszy stos w twoim życiu. Z chłopakiem, który był co? Mnie. To był jego pierwszy stos. Młodszy to był jego pierwszy stosunek. Nie, to jest dyskryminacja młodszych ludzi. Kurwa, to tak nie może być. Ile trwał? Ile trwał? Chwilę. Chwilę. Jebana. Cię szybkiego krakowiaka. A to żeby drill? Możecie drill zatańczyć. Dobra, to nie będę puszczał, bo może mi prawa aktorskie wyjebać, więc te osy nie obejrzymy. Ale powiem wam, że ten TikTok, pani nie najgorsza, całkiem ciekawa.
całkiem fajne. Dajmy 8 na 10. 8 na 10. Niech będzie. Dobra, lecimy sobie do następnego TikToka. Jaką miałeś najwyższą kwotę? Jaką miałeś najwyższą? Dobra. Na jakimś przelewie bądź fakturze. Najwyższy przelew za jedną kampanię, no. 200 tysięcy. 200 koła. 200 koła za jedną, no. To było coś trwającego przez... A czy chcę ci dać? Jaką miałeś najwyższą kwotę? Ej, da się tak robić. Dobra, to ja nie będę musiał tego myszką zrobić. Zajebiście, a myszką się męczą. Jak jestem kurwa głupi. Słyszeliście? Obejrzymy, przesłuchajmy sobie to jeszcze raz. W życiu na jakimś przelewie bądź fakturze. Najwyższy przelew za jedną kampanię. No. 200 tysięcy. 200 koła. 200 koła, moi drodzy. Czy wy wiecie, ile to jest 200 tysięcy? Za jedną kampanię? Przecież kurwa, ja tyle na oczy nigdy nie widziałem pieniędzy. No, za jedną kampanię. 200 koła za jedną, no. To było coś trwającego przez miesiąc. Nie, przez dwa, sorry. Dwa miesiące. Wow. Okay. Ja znam już się, znaczy znam już się, no, z filmików z YouTube'a i coś tam na Instagramie widziałem. Widziałem, że on często, ktoś przyjął, że on często w Adidasie występował i chyba w Shopee też był, więc możliwe, że coś z tych dwóch reklam tam mógł sobie, oj, przepraszam, skubnąć te 200 tysięcy, no to jednak jest kurwa dużo, wam powiem. Dobra, słuchamy dalej. Dużo świadczeń na było. Jakieś billboardy na gdzieś? Takie reklamy. No, na Manhattanie, kurwa. Audiowizualne na YouTubie i tak dalej też, nie? Jaką miałeś najwyższą? Dobra, teraz było koniec. Dajmy, kurwa, 200 tysięcy za fajną kwotę. Dajmy 9 na 10. 1, 2, 3, 4. Dum tek, tek, dum tek. Dum tek, tek, dum tek. 1. Ten natural to tam pasuje i dalej, nie wiem. Niech będzie 8 na 10, ale powiem wam, że ciekawe, bo ja widziałem właśnie kilka takich tych TikToków widziałem, ale czy to jakiegoś tam wirala zrobiło, to ja nie wiem dokładnie. Dobra, lecimy do następnego. O. Ona mi drink daje i chce ze mną robić jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 18. Nie, tam było 17. A to jest na swoim przykładzie. Dziwne akcje. Ile ty masz w pasie? Ja mam też takiego grubego kolegę jednego. Jak to ogląda ktoś, to pewnie wie, o co chodzi. 213. Ile masz w pasie? 213. Coś kobałem co? Spierdalaj moje, ale daj łyka. Zero? No. Kurwo. 10 na 10. Zero? Powiem wam, że Cola Zero nie jest właśnie dobra. Ja bardzo, w sensie wolę pić sobie taką Pepsi albo Colę, ale nie Zero, bo Zero to jest bleh. Dobra, następny TikTok. Kurwa, jak jesteś wysoki, to się nie spierdalaj naprzód. O, nie rzekał. No to kurwa, to się kurwa, nie spierdalaj. Dobra, ci. Dobra, zamknij mordę. Dobra, zamknij mordę. Tu widzę, że to jest koncert Maty. I że to kurwa jak jesteś wysoki, to się nie wpierdalaj naprzód. To jest kurwa koncert, nie wiem kurwa zdjęcie klasowe, to... Co ty w ogóle kurwa kobieto gadasz na tym filmiku? Czasami, na szczęście, w swoim życiu byłem na jednym koncercie, a w dodatku na ten koncert się wjebałem na krzywy ryj. Więc jakby nie odczułem takiego czegoś. A nawet to ja bym mógł być z tyłu, bo dla mnie to by nie robiło większego znaczenia, tak wam powiem. A na takiego Maty to też tam jest taki kurwa harmider i tam jest... No jest po prostu, powiem wam, że masakra. Dobra. 5 na 10 za tą laskę, co tam krzyczała. Głupi babszty. Sergiej Górskow, kryptonim Nitro, został wysłany do Polski przez rosyjskie władze na specjalną misję. Specjalną misję. Sergiej Górnikow. Górskow. Ja słyszałem wiele, że niby Górnikow też, no ale słuchajmy dalej. Misja miała na celu powstrzymanie dojścia Murańskich do władzy. Rosyjski rząd przewidział kandydaturę J. Murańskiego na prezydenta dzięki przepowiedni potężnego maga. Został jednak zdemaskowany i wraz z innymi agentami przebywa poza granicami państwa. Ja pierdolę, dobra, to z buta daje 10 na 10, bo naprawdę zajebiście zrobione. Że Nitro zrozumiał, to też jest dojebane. Dobry agent był, dzień dobry, przy areszcie mówił. Nie no, bardzo fajny TikTok, szczerze. Tak jak powiedziałem, 10 na 10. Następny. USA po zbombardowaniu afgańskiej lepianki wartej 10 dolarów bombą za 20 tysięcy dolarów. No, mają się szczerze, nieważne ile ta lepianka kosztowała, ważne, że była zabawa.
To chyba jakaś Tesla widzę w ogóle. Dobra, następny. A nie powiedziałem ile. Dajmy, no kurwa, śmieszne 8 na 10. Talking it. Chcesz słuchać rapu? Za Sentino od razu 10 na 10. 10 na 10. Naprawdę bardzo fajny. Kurwa, BDS, ja pierdolę. 10 na 10. Za BDS odejmuję 1. To 9 jest niestety Sentino, przepraszam. Następne. I ludzie ją dosłownie pożarli. Ja nienawidzę. Remego Fagacie i Queen of the Black. O, z tą Queen of the Black ostatnio była jakaś pojebana akcja, naprawdę. To jest ta kurwa patologia ona. Tu jeszcze Fagata, tu się Remek w ogóle wypowiada. Dla mnie to jest byt, którego nie powinno być na świecie. Ale więcej o tym za chwilę. Dodatkowo światowo pod kątem influencer marketingu. Nie chcę żyć, nie chcę żyje. Ja nie mam do tego problemu żadnego, ale jeśli chodzi o twórczość w internecie, to powinni po prostu permanentnie zbanować. To jest, tak nie powinno się działać. To jest ewidentne wołanie o atencję. To jest ta sama dla mnie, bardzo podobna dla mnie kategoria jak ta Black Queen. Dla mnie to jest to samo. Organizacja z... No, jako Rezi, taki kurwa weteran już tej całej sceny kurwa YouTube'owej, no to powiem wam, że nieźle tutaj prawi, tak dobrze. Jebać kurwa Fagatę, kurwa zajebaną. Lecimy dalej. TikTok 9 na 10, 9 na 10. Lewy ma esse. A panu się, przepraszam, coś nie pomyliło? Tu jest chodnik, tu się nie staje samochodami, proszę pana. Hello, move, go away, don't park. Macku jedyna, ale pan wycinowany, nie wiedziałam, przepraszam, miłego dnia. Ale on ma esse, ty. Bardzo fajny TikTok, tylko lewy fajny, bo ten gość taki trochę... Dajmy 9 na 10. Następny TikTok. A jaki ma pan stosunek do takich, nie wiem, twardszych polityków, nie marihuana, ale nie wiem, kokaina, LSD? Ja mam osobiście bardzo negatywny, ale to, że ja czegoś nie lubię, to nie znaczy, że ktoś inny nie ma prawa tego lubić, prawda? A z punktu widzenia społecznego, jak ludzie tacy, którzy tam śpają na... Obejrzałbym sobie ten wywiad, bo nie miałem w ogóle czasu, żeby go... Oj kurwa, budzik, ja pierdolę, 22 budzik. Nie miałem czasu, żeby obejrzeć tego wywiadu, ale powiem wam, że bardzo ciekawy tutaj, tak tutaj urywek jak widzę. Kurwa, co ja więcej powiedzieć, fajny TikTok w związku z tym, że jest tu po prostu Korwin i Popek i będzie co słuchać. No, więc ogólnie powiem wam, że w tym odcinku to już... O dobra, to tamtej nie oglądamy, to już w tym odcinku to było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnych TikTokach, tak, patrzcie na to. Widzimy się w następnych TikTokach, może zacznę robić content z siłowni, ale to się jeszcze zobaczy, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku, następny odcinek prawdopodobnie w piątek, zależy kiedy dodam ten odcinek, ale tak mi się wydaje, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się, moi drodzy, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku, podajcie na mojego Twitcha, to skąd idź już, tak! Jeśli nie chcecie być takimi ludźmi, kurde, jak Fagata, to zostawcie łapkę w górę, bo jeśli nie zostawicie, to będziecie tak jak ona. Naprawdę mam mówię. Więc trzymajcie się i do następnego odcinka, moi drodzy. No to kłaniała!